W tej chwili w całej Polsce i już nie mówiąc o Europie, te działania w zakresie mobilności komunikacyjnej, elektrycznej są zaawansowane. Ponieważ Bielsko-Biała od wielu lat działa w zakresie ochrony klimatu, jest to pewnego rodzaju wyróżnienie, że ta pierwsza stacja tu na południu Polski powstaje właśnie w Bielsku-Białej. Myślę, że jest to pewien symbol, a jednocześnie mamy świadomość tego, że no, co prawda jedna jaskółka nie czyni wiosny, ale na pewno ją zapowiada. Budujemy w Polsce sieć stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych po to, aby stworzyć możliwość dla przemieszczania się po terenie całego kraju posiadaczom tego typu pojazdów. No i aby pokryć Polskę, podjęliśmy decyzję o lokowaniu stacji również w dużych miastach, przy głównych drogach, przy autostradach, i Bielsko-Białe należy zaliczyć do grona tego typu miejsc w Polsce. Korzystać mogą wszyscy, którzy posiadają samochód elektryczny. Ładowanie jest w tej chwili bezpłatne. To, co ważne, umożliwia szybkie ładowanie samochodu elektrycznego, czyli to, aby średniej klasy samochód elektryczny naładować w ciągu 30 minut, co staje się już taką realną alternatywą dla korzystania z samochodu spalinowego. W tej chwili mamy zarejestrowanych w Bielsku-Białej 10 samochodów elektrycznych. No ale sądząc z tego, że jak pojawia się i stacja, to mam nadzieję, że zachęci to również innych do tego, żeby inwestować w kupno takich samochodów.